Witamy Państwa bardzo serdecznie ze stadionu w Dusznikach. Ostatni dzień zmagań biatlonowych Mistrzostw Europy. Sztafeta mieszana. Już za moment zawodniczki wyruszą na trasę i będziemy emocjonować się ostatnim biegiem tych Mistrzostw Europy. A na te emocje zaprasza Mateusz Stów. O, mieliśmy drobne problemy techniczne, już wracamy. Już wracamy na trasę, już realizator mówi, że wszystko w porządku, obraz nam zniknął, ale już jesteśmy z powrotem. Pierwsze okrążenie, już druga minuta tego biegu. Można też przedstawić oczywiście skład tych sztafet, bo to też jest najważniejsze dzisiaj. No już jesteśmy tak oto w składzie: Norwegia, Rosja, Niemcy, Francja, Ukraina, Szwecja, Włochy, Austria, Szwajcaria, Słowenia, Stany Zjednoczone, Czechy, Finlandia, Mołdawia, Słowacja, Polska w składzie Kinga Zbylut, Anna Mąka, Grzegorz Guzik i Andrzej Nędza Kubiniec, Estonia, Rumunia i Łotwa, a także Kazachstan i Litwa oraz Mongolia. Pierwszy kilometr już za nami. Już wracamy, coś mamy, jakieś cały czas problemy. Jesteśmy już po pierwszym kilometrze. Rosja przed Francją i Norwegią. Na czwartym miejscu Szwecja. Szósta na miejscu, na szóstym miejscu Polska. Te straty nie są wielkie, około 3 sekundy. Teraz już będzie zjazd i za moment pierwsze dzisiaj strzelanie. Już zawodniczki całym tym peletonem zjeżdżają. Tutaj pierwsze strzelanie będzie bardzo ważne, będzie, można powiedzieć, selektywne w stosunku do tego, jak to się wszystko będzie układać. Pierwsze na strzelnicę wjeżdżają Szwedki, które na miejscu czwartym zawodniczka Höchberg, tuż za nią Francuzki, Rosjanki i Norweżki. Wiatru na strzelnicy praktycznie nie ma. Piąta minuta biegu. Już dojeżdżamy. Zawodniczki wedle swoich numerów zajmują stanowiska i rozpoczniemy pierwsze strzelanie tego dnia w tym biegu. Pierwsze strzelanie w pozycji leżąc i czekamy na rozwiązania. Już Szwedki rozpoczęły, Francuzki też, Włoszki również, Francuzki się mylą, Rosjanki również z pudłem. Ukrainki także na czysto nie rozpoczęły pierwsze pudło. Francuzki dwa pudła, Rosjanki dwa pudła. Norweżki również pudło. Ktoś skończył? Skończył także już Austriacy i Włosi. Dwaj skończyli.
Patrzymy dalej. Czechy również przed szansą na skończenie na czysto. Tak jest, bez dobierania. Czesi również, a więc Szwajcaria. I pięknie Kinga z Bylut również na czysto. 2,8 sekundy straty do Szwajcarki. Trzecie są Włochy. Czwarta oczywiście Austria. Piąta Szwecja. No bardzo ładnie się to rozpoczyna. 0 na 0. Zupełnie przeciwnie niż poprzednia nasza sztafeta, kiedy to rozpoczęło się. No wręcz można powiedzieć tragicznie. Później szósty jest Kazachstan. Siódma Norwegia. Ósma Francja. Dziewiąta Rumunia, 10 Estonia i 11 Niemcy. Tutaj Niemcy i Estonia strzelały na jedno pudło, ale dobierały także bezkarny rund. Jak na razie w czołówce Francja dwukrotnie się myliła, Szwecja myliła się tylko raz i myliła się jednokrotnie również reprezentacja Norwegii. Już zawodniczki są na dalszej części trasy. Za moment będziemy oczekiwać na kilometr numer 3, można powiedzieć, na trzeci kilometr trasy. Polska na wysokim drugim miejscu i to też bardzo się ceni. Już zawodniczki biorą zakręt, tak teraz musimy spoglądać, to wciąż jest taka grupa, to nie jest duża różnica. W pierwszej szóstce mieści się 9, w pierwszej szóstce mieści się 6, w pierwszej dziewiątce mieści się zawodniczek z czasem 13,7, później nawet mamy 11, 15 i 2. Także jeszcze jest tutaj sporo, sporo. Drugie okrążenie trasy. Oczywiście no cały czas coś mamy nie tak z tymi problemami. Zaraz chyba będziemy musieli coś popróbować z realizatorem. Chcemy widzieć trasy. Już jesteśmy na trasie. Z powrotem Szwedki, Francuzki tutaj walczą równo, równo, ale to wszystko i tak jest pociąg. Cały taki peleton. Tutaj jedni z trenerów pokazują, czy chcesz kijka, bo ktoś chyba ma jakiś problem z kijkiem. Tak, będzie wymiana kijka w ekipie Stanów Zjednoczonych. Amerykanka wymieniła kijek i już może sprawiedliwie rywalizować z innymi reprezentacjami. Na podbiegu, ciężki tutaj podbieg i już będziemy mieli punkt pomiaru czasu numer 2, czyli na trzecim kilometrze. Drugie okrążenie, 8 minuta tego biegu. Czekamy na właśnie ten punkt pomiaru czasu. Jest Szwedka przed Szwajcarką, Włoszką, Polką, Słowenką i Austriaczką, także Polka cały czas trzyma się w czołówce. Brawo Kinga, oby tak dalej. Decydujące będzie również te drugie strzelanie w postawie stojąc. To też będzie bardzo ważne, aby tutaj strzelić na czysto, no bo tak naprawdę trzeba dzisiaj strzelać na czysto. Mało kto dzisiaj będzie się mylić. Nie wolno tracić czasu na dobieraniu, bo to będzie dodatkowe, to będą dodatkowe straty sekund, ale już jest zjazd w dół na takim zakręcie. Teraz oczywiście trasa na 23 km ułożona, 12 okrążeń. No i zawodniczki już sobie tutaj spokojnie zjeżdżają. Kolejne, między innymi właśnie Francuzka na naszych ekranach, Ukrainka, Litwinka. Teraz trasa ułożona jest tak generalnie pod zjazdy, no ale jeszcze nawiązując do jednej sytuacji, można powiedzieć o tym, że poprzednia sztafeta nam zupełnie nie wyszła w składzie Marcin Szwajnos, Magdalena Gwizdoń. Teraz miejmy nadzieję będzie lepiej, teraz zanosi się na to, że będzie lepiej. Jest Kinga z Bylut w czołówce i niech tak dalej ciągnie, niech się trzyma tego czuba tabeli, można powiedzieć, bo tak możemy nazwać same najlepsze zawodniczki. Niech trzyma właśnie się Szwajcarki, niech trzyma się Austriaczki, niech trzyma się Szwedki. Jeszcze ten ostatni podbieg i już będzie zjazd do strzelnicy. A teraz szalenie ważna sytuacja, żeby w tych torach dobrze się ustawić, aby dobrze ułożyć narty, nie dać się przewrócić, uspokoić oddech przede wszystkim. Te tory dzisiaj są takie połowicznie zrobione. Wczoraj był lód, dzisiaj jest tylko i wyłącznie wyżłobiony śnieg. Położony typowo tak na trasę, tam nie ma żadnej przyczepności, tam po prostu trzeba włożyć narty i jechać. No widzimy na strzelnicy, wiatr się wzmaga, ale pierwsza wjeżdża Szwedka.
już teraz nieważne pozycje, tylko trzeba uspokoić należycie oddech. Przygląda się tutaj szkoleniowiec reprezentacji Szwecji przez lunetę. I już wszystkie zawodniczki z początku tabeli stanęły, stoją, ustawiają karabiny i przygotowujemy się do strzelania. Wiatr nawet pokazuje teraz 0 km na godzinę. No i ruszamy. Szwedka raz, ale Szwajcarka na czysto. Też raz, ale jedno pudło już. Szwedka z jednym pudłem. Polka pięknie. Brawo Kinga. 3 na 3. A jest te jedno pudło nieszczęsne. Będzie musiała dobierać. A i drugie pudło Kingi z Bylut. No zawsze ta postawa stojąc jest troszkę trudniejsza. Szwedka już skończyła. Ona będzie wysoko. Ale wychodzi jako pierwsza Austriaczka i Słowenka. Teraz męczą się jeszcze. Patrzymy, Litwinki skończyły, więc one również będą wysoko. Niemki także skończyły. My się niestety męczymy. Dobieramy po raz trzeci, bronimy się przed karną rundą. Oj, niedobrze, niedobrze, ale na szczęście trafiony strzał przy trzech pudłach. Dodatkowo jeszcze dobieranie także nietrafione i było naprawdę ciężko. Wyjedziemy na miejscu 11 z 27,8 sekundową stratą do liderki Rieder z Austrii. Patrząc na te strzelanie, można powiedzieć, że nie było tutaj tak pięknie, tak dobrze, ale co mogą powiedzieć Finki, które będą mieć karną rundę? Albo chociażby Rumunki, które przed tą karną rundą się broniły i się obroniły na szczęście, aczkolwiek to była sytuacja nieciekawa. No ale teraz liderkami tej całej stawki są Słowenki, a za nią Austriaczki. Przypominamy, to jest sztafeta 4 razy 6 km mieszana. Na początek u nas Kinga z Bylut. Będziemy jej doszukiwać się na trasie, będzie musiała gonić. W pierwszej dziesiątce zawodniczki mieszczą się w 20 sekundach, a Kamila Akinga z Bylut jest na miejscu 11 już ze stratą 7,5 sekundy do pierwszej dziesiątki, także 27,5 do pierwszej zawodniczki. Tym razem właśnie Słowenki, czekamy na kolejny punkt pomiaru czasu. To będzie punkt na 5 kilometrze. Wybiegając za takiego zakrętu, generalnie pięknie położony jest obiekt w dusznikach, lasy, do którego można wejść, także nieczęsto znajdujemy jakichś tam kibiców poszczególnych, w cudzysłowie grzybiarzy, gdzie stoją za trasą, ale teraz skupmy się na tym, co jest centralnie na samej trasie. Już Kinga mocno tam pracuje z tyłu za tą całą grupą zawodniczek, ale tutaj można powiedzieć, to jest podzielone. Kinga biegnie sama, ma oczywiście kontakt wzrokowy z szóstką zawodniczek biegnących przed nich, ale kiedy dochodzi do zakrętu, no to już będzie ciężej. Są, można powiedzieć, nawet pięć grupek, dlatego że pierwsza zawodniczka odskoczyła, Austriaczka troszkę została, ale później trzyosobowa grupa goniąca te dwie nacje. No i zobaczymy, Austriaczka i Szwedzka pracuje bardzo mocno. I teraz podbieg i piąty kilometr, trzecie okrążenie. Poganiają tutaj trenerzy słoweńscy. No Słowenki w ogóle nie zdobyły medalu na tych mistrzostwach, także to byłby dla nich wielki sukces. Piąty kilometr już jest Słowenka. I jaka strata będzie mieć do niej, jaką stratę będzie mieć do niej Szwedka? To były 4,5 sekundy. Tam za nią kolejne zawodniczki, mocno pracujące, chociażby właśnie Litwinki na miejscu trzecim, 15 sekund straty, Austriaczki 18,1 sekunda straty, Petrenko, Ukrainki 18,4, Mołdawianki 20,5, ta strata się już powiększa każdej nacji, 21,1 trasą już Szwajcarki. 21,9 Niemki, 22,1 Francuski, 28,2 tracą tutaj reprezentantki Kazachstanu, a Polki na miejscu 11 ze stratą 32,2 sekundy. Dajesz, dajesz, dajesz Kinga, już pokazuje realizator tutaj zawodniki, zawodniczki gotowe do zmiany. Ale jeszcze nie teraz, właśnie zjazd, długi zjazd do stadionu numer 1, później hopka i jeszcze jeden długi zjazd i będzie zmiana w sztafecie polskiej na trasę. Wyruszy już za momenty Magdalena, przepraszam, nie Magdalena, tylko a więc ruszamy, już jest ten
zjazd. Już znowu jesteśmy. Lekki podbieg właśnie ten do stadionu, z którego to będzie mocny zjazd. Jeszcze jeden zakręt. Pracują tutaj Ukrainki, pracują tutaj Niemki. Już właśnie Słowenki i Szwedki są na tym słynnym zjeździe. Na tym słynnym zjeździe, gdzie na całej trasie możemy jedynie zobaczyć jakiekolwiek prowizoryczne tory. Teraz mogą dać siebie wszystko. One już kończą udział w tym dzisiejszym biegu. Dla nich to już jest koniec. Szwedka pierwsza jednak dojedzie do stadionu, a mimo wszystko przecież była taka różnica czasowa, a mimo przecież była taka różnica metrów na trasie. Już wybiega z boksu Szwedka i zaraz dojdzie do zmiany. Za moment zrobi to samo reprezentantka Słowenii i ruszy na trasę koleżanka oczywiście z kadry, bo oczywiście dzisiaj mamy także sztafetę mieszaną. W drugiej kolejności będą biegać panowie. Najpierw biegną panie. Już doszło do zmiany Szwedki, a sekundę i 0,6 sekundy za nią zmianę dokonały Słowenki. Już są kolejne zawodniczki. Niemki 9 sekund, 9,8 Szwajcarki, 10,1 Francuzki, Litwinki 11,9, Ukrainki 13,9. Patrzymy co dalej. Gdzie jest Kinga z Bylut? Jest, mamy 19,8 Austrii jak na razie. Kinga już wbiegła do strefy zmian. Kazachstanki już 25 sekund straty, 26 Mołdawianki, Włoszki 27,1, 27,9 Polki na 12 miejscu, a więc ruszamy w pogoń. Trzeba to wszystko będzie gonić. Już Szwedki jako pierwsze, później Słowenki, Niemki, Szwajcarki, Francuzki, Litwinki. No tutaj ta walka będzie zacięta. Już później nieco większa strata Ukrainek, Austriaczek. No chociażby jeszcze Mołdawia na miejscu 10. Polka cały czas trzyma się na tym 12. miejscu i trzymaj się i goń. Będzie ważne te strzelanie, bo po tej zmianie najważniejsze będzie przede wszystkim właśnie strzelanie. To ono wyselekcjonuje, kto będzie dziś jeszcze groźny, kto tej drugiej zmianie pociągnie, kto pomoże, kto odpadnie. Trzymaj się tam, Kinga, tej grupy, trzymaj, trzymaj. Czekamy na punkty pomiaru czasu. Już są na tym podbiegu. 18 minuta, 50 sekunda. Już Szwedka na czele. 7 kilometr tego biegu. Za nią jak cień podąża już Francuska. Tutaj jeszcze na pierwszym planie wychodzi nam zawodniczka z numerem 22. Dublowana zaraz będzie przez właśnie kadrę Szwecji. Już punkt pomiaru czasu minięty. Szwedka Magnusson na miejscu pierwszym, Szewał na miejscu drugim, Francuska, później kolejne zawodniczki, Niemka, Meyer, później Szwajcarka na miejscu czwartym, Vita Semerenko na miejscu piątym, Klemencić na miejscu szóstym, Litwinka Leichnaidke na miejscu siódmym, Gentier Włoszka na ósmym, Strymous na dziewiątym, Kondratava na miejscu dziesiątym, a na miejscu jedenastym Anna Mąka. 20 sekund straty to nie jest już tak dużo, tam są szachy na początku. Było 27, ostatecznie zrobiło się już 20, więc odrabiamy, no ale cały czas powtarzamy. Dziś jadę w pojedynkę, Piotrek już skończył swoją audycję z Mistrzostw Świata. Zostałem sam, więc dla Państwa to zrelacjonuję. Mówię tak jak jest, że najważniejsze będzie teraz te strzelanie. Jeszcze ta hopka do góry i zjazd prosto do stadionu. Niemka już prowadzi tą drugą grupę, tą pościgową grupę. Tutaj się wszystko będzie szachować. I znowu widzimy tą dublowaną zawodniczkę z numerem 22. To jest reprezentantka
Już szukamy nawet w bazie systemu, jeszcze nie mamy ją na punkcie pomiaru czasu nawet. To jest reprezentantka Mongolii, proszę Państwa. Także Mongolka daje radę, jeszcze się tutaj trzyma tej czołówki. No i już ten zjazd do stadionu. Będzie te kolejne strzelanie, czwarte okrążenie, 21 minuta biegu. Niemka prowadzi, tutaj nikt już nie ma zamiaru forsować tego tempa. Tutaj najważniejsze jest uspokojenie oddechu, spokojne dojechanie do strzelnicy bez żadnych wpadek. Większość zawodniczek na pół wyprostowanych nogach, aby się nie przewrócić. Zjazd do strzelnicy, widzimy wiatr. Wiatru praktycznie nie ma, minimalnie ta chorągiewka się chwieje, ale to tylko dlatego, że drobne podmuchy wiatru. Ten wiatr na pewno, proszę Państwa, nie będzie przeszkadzać w dobrym strzelaniu. Zadecydują więc umiejętności. Niemka już jako pierwsza na strzelnicy. Ona pewnie jako pierwsza też zajmie stanowisko. Teraz już wedle pozycji na trasie, nie wedle numerów startowych, więc zajmuje stanowisko numer 1. Obok niej Francuzka, obok niej Szwedka, obok niej Ukrainka i Szwajcarka. Za moment jeszcze usiądzie, położy się także Polka i ruszamy ze strzelaniem. Niemka raz, Francuzka się myli, Szwedka raz, Niemka dwa, Szwajcarka również dwukrotnie trafia celnie. Ukrainki szybciutko, Ukrainki 4 na 4, a i pudło na ostatnim strzelaniu. I teraz Niemka już skończyła 5 na 5, Szwajcarka także, czyli będzie jak cień dosłownie. Ale Francuzki mają problem, Szwedki już skończyły. Francuzki muszą dobierać, Ukrainki muszą raz dobierać, nie trafiły, Słowenki już skończyły, tak samo skończyły Polki, brawo, brawo Kinga, brawo, brawo na pierwszej zmianie Kinga. Teraz Anna Mąka również zaczyna tak jak i właśnie Kinga, czyli na czysto na pierwszym strzelaniu i oby tak dalej. Może tutaj być całkiem dobry rezultat. No miejsce w dziesiątce byłoby ciekawym osiągnięciem. Jakbyśmy patrzyli na Puchar Świata, teraz jesteśmy u siebie w dusznikach, no to dlaczego by nie stanąć na podium, albo może chociaż nie być w pierwszej piątce, chociaż nie wymagajmy za dużo od naszych reprezentantów. Jest ciekawie dzieje się w żeńskiej, można powiedzieć, kadrze, kryzys w męskiej kadrze, także jest na razie problem przed tymi mistrzostwami świata w Pokljuce. Trwa selekcja, kto pojedzie. Dochodzą już głosy, że ponoć na mistrzostwach świata nie zobaczymy Magdaleny Gwizdoń, no ale to są na razie tylko plotki. Michael Greis pewnie za niedługo potwierdzi oficjalny skład. A tymczasem Niemka przed Szwajcarką i Szwedką, później Klemencić, Słowenka na miejscu czwartym i Litwinka dzielnie trzyma się na miejscu piątym, na miejscu szóstym Ukrainka, na miejscu siódmym Anna Mąka. Trzymaj się tej Ukrainki, Anno, trzymaj, trzymaj, bo to może być znak, to może być klucz do tego, by dziś być wysoko. Piąte okrążenie już rozpoczęte z 12 okrążeń, więc trzeba tylko i wyłącznie czekać, dobrze rozłożyć siły, tak jak Kinga Zbylut na pierwszej zmianie, tylko nie popełnij tylu błędów na drugim strzelaniu. Pałkę za chwilę przejmą oczywiście mężczyźni, jeszcze do tego czasu moment, ale teraz Niemka przed Szwajcarką, to one tutaj będą szachować. Czekamy na kolejny punkt pomiaru czasu, to będzie punkt na 9 kilometrze. Niemka Destinesz, znana z Pucharu Świata, Szwajcarka Meyer, startująca w zawodach Pucharu IBU, Magnusson, Szwedka Klemencić, no i czekamy, czekamy, także nikt jak na razie z czołówki, z wyjątkiem ósmych Austriaczek, nie strzelił na czysto, no ale trzeba gonić, tutaj za Kingą jest, za Anną, przepraszam, jest duża już, można powiedzieć, różnica. Już się robi taka dziura i mamy ten 9 kilometr. Już mocno pracuje, tam się wymieniają, to są szachy. Teraz Szwajcarka objęła prowadzenie. To ona przetnie linię na 9 kilometrze jako pierwsza. A kto będzie drugi? Niemka, tutaj też nie ulega wątpliwości, ale tam już trzecie, to będzie ciekawie. Albo Słowenka, albo Szwedka. Już jest Meyer na punkcie, a za nią dosłownie 3,1 sekundy Niemka. No i następnie Ukrainka, będzie jednak ona będzie na tym 9 kilometrze, na tym wirtualnym podium ze stratą 13,3. Później Szwedka 14,6, Słowenka 15,4, Polka 17,4, Litwinka 18,4, a więc Anna Mąka wyprzedziła tutaj Lestinejkę
reprezentantkę, oczywiście Litwy. Trzeba się złapać tej klemencić i nie odpuścić, i trzymać do samego końca, aż do strzelnicy, a na strzelnicy zrobić swoje. Będziemy trzymać kciuki, będziemy czekać na te celne strzelania. Oj, jak pięknie by było, gdyby udało się teraz strzelić 5 na 5. Hopka, będzie jeszcze jeden zjazd. Już realizator pokazuje nam mężczyzn. W polskiej grupie wystartuje Andrzej Nędza-Kubiniec oraz Grzegorz Guzik. Rozpocznie to bardziej doświadczony Grzegorz Guzik. No ale jeszcze do zmiany chwilę, na zmiany jeszcze chwilę poczekamy. Teraz już po tym zjeździe bardzo wyraźną przewagę sobie wypracowała reprezentantka Szwajcarii. Hopka i będzie ten zjazd do stadionu. Komentując dla Państwa te mistrzostwa Europy, no kto wie, czy mistrzostwa świata również. Myślę, że tak już za niedługo z Pokliuki również będziemy je relacjonować. To można tej trasy się nauczyć na pamięć. Także zakręt tutaj prowadzi oczywiście Szwajcarka, za nią Niemka z dosyć wyraźną przewagą. Skrót kamery pokazuje, jakby to było niewiele, ale wydaje mi się, że to jest dobre 10 metrów. Ale teraz już nikt nie będzie nikogo atakować. Teraz uspokojenie tempa, bowiem strzelanie jest najważniejsze. Od tego będzie zależeć, jak dalej ułożą się losy tej rywalizacji. Już zakręt i na strzelnicę zmierzają zawodniczki. Wiatr jakby się trochę wzmagał. Cały czas widzimy tą chorągiewkę. Pierwsze na strzelnicy wbiegają Szwajcarki, drugie Niemki. Czwarte strzelanie, 27. minuta tego biegu. Kulminacyjny, można powiedzieć, moment kategorii żeńskiej, bowiem dziewczyny po tym strzelaniu zakończą już swój udział w tych mistrzostwach Europy, a piedestał i dosłownie karabiny przejmą zaraz panowie, można powiedzieć także przysłowiową pałeczkę. Peleton już również wjeżdża, ale to Niemka jest już gotowa do strzelania. Problem z karabinem ma Szwajcarka, więc zobaczymy. Wiatr teoretycznie 0 km na godzinę. Niemka już raz rozpoczęła. Dwa. Patrzymy dalej. Szwajcarka się myli. Następnie Niemka na 3. Jest, trafia. Szwedka rozpoczęła. Niemka z pudłem. Szwedka już 2. Ukrainka również 2. Szwedka 3. Pięknie rozpoczęła Anna Monka od czystego uderzenia. Brawo. Drugie uderzenie również celne. Szwajcarka Niemka dobiera. 3 na 3. A Jezus Maria, pudło Anny Monki w takim momencie. 4 na 5. Dobieraj szybko i goń, bo Szwedka już skończyła. Goń, Ania, goń, goń, goń. Musisz strzelić, nie możesz teraz sobie pozwolić. A Jezu, nie mogłaś sobie pozwolić. Jednak jest pudło numer 2. Nie trafiła tego dobieranego strzelania. No musisz, Ania, musisz teraz. Jest, 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 dobrze. Więc zbieraj się i goń, goń. Szwedka z wyraźną przewagą nad Niemką wyskoczyła na trasę. Później trzecia Austriaczka, czwarta Norweszka, więc musisz to wszystko nadgonić. Będziesz na miejscu 6. Zapnij się tej Gorejewej, tej Rosjanki. Ona traci 14,7, ty 17,9, ale to nieważne. Jesteś w stanie jeszcze przed oddaniem pałeczki Grzegorzowi Guzikowi wyjść na dobrą pozycję, ale przed karną rundą nie obroniły się Słowenki. Posypała się Klemencić, ona będzie biegać karną rundę, ale Litwinka cały czas na miejscu 7 się trzyma. 8 Vita Semerenko, 9 Majer już również spadła przez to, że tyle razy dobierała. I teraz prowadzi tą całą grupę Szwedka. Za nią jak cień podąża Niemka, później Austriaczka. Tutaj te różnice nie są stosunkowo wielkie, te 17 sekund. Ta różnica cały czas maleje. Bardzo ładny bieg i zachowanie na strzelnicy Anny Monki. No gdyby nie te pudło przy dobieraniu, byłoby naprawdę przepięknie. No ale dobrze, już jesteśmy cały czas w grze, tylko trzeba się teraz trzymać biegowo, zapiąć się tej Rosjanki, bo za tobą już jest Litwinka. Ania, trzymaj się, nie odstawaj, dajesz, dajesz, hop, 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 hop. Tam trenerzy na trasie ci podpowiadają, nie możesz odpuścić Rosjanki, nie możesz, musisz się jej zapiąć, trzymać się do samego końca. Rosjanka jest szybka, ona potrafi biegać, także dlaczego by nie biec cały bieg, ale wytrzymasz to, jestem w stanie uwierzyć, że wytrzymasz ten bieg, ale przede wszystkim wracamy na przód tabeli. Szwedki
Austriaczki, Niemki, to jest przód. Jeszcze Norweżki się tutaj wplątały. One są również mocne biegowo, także tutaj walka o medale będzie się rozgrywać przede wszystkim właśnie między zawodniczkami i zawodnikami, bo za moment również dojdzie do zmiany, które bardzo szybko biegają. Realizator pokazuje nam tutaj Anię Mąkę. Ania, dajesz, dajesz, dajesz. Już ta strata troszkę maleje do Rosjanki, tylko pytanie, czy Ania tak biegnie, czy to Rosjanka słabnie, ale patrząc na to, jaką przewagę wypracowuje sobie nad Litwinką, wydaje mi się, że to Ania jest taka mocna, jest w stanie wypracować na tym podbiegu dość sporą przewagę. 11 kilometr na trasie. Będziemy mądrzejsi po tym 11 kilometrze, bo na razie widzimy tylko to, co jest na obrazie. Norweżka wzięła się do pracy, Skredę, mimo karnej rundy jest liderką, za nią Niemki, za nią Szwajcarki. No co się dzieje, co się dzieje? Zabrakło tutaj jednej zawodniczki. Szwedki dopiero na miejscu piątym, one bardzo mocno słabną, konkretnie Magnusson, Skredę, Destiny Steiner, tak to jest na górze, Goreniewa. Na miejscu czwartym to ją miałaś gonić właśnie Aniu. Teraz Magnusson na miejscu piątym, 12,2. Szósta Anna Mąka, 14,6. Ta przewaga Niemek, ta przewaga właściwie teraz już Norweżek maleje. Tutaj cały czas się rozpędzamy, ale na przykład przewaga nad Litwinkami jest stała i się trochę powiększa. Było 17 sekund, teraz jest prawie 20 sekund. Także Ania, dajesz radę, jesteś w grze o medal. Teraz dobrze przyjąć, dobrze przekazać pałeczkę Grzegorzowi Guzikowi. No i Grzegorz, no czego ci mogę życzyć? Życzyć tego, abyś pociągnął tą sztafetę. Przede wszystkim celnego strzelania. To i tak już będzie lepszy wynik niż było poprzednio rano o 10, kiedy to skończyliśmy na czwartym od końca bez nieklasyfikowanych drużyn miejscu. Teraz Grzegorz, musisz pociągnąć ten cały zespół, bo nie ukrywamy tutaj, drodzy słuchacze, jest walka o medal, jest spora szansa na ten medal, ale odskakuje Norweżka. Norwegowie mają mocny skład na górze. Niczym nomenklaturą skoków narciarskich można się posłużyć na górze, bo wiesz, jeszcze tam dosłownie w strefie zmian czekają wielcy, ale goni ich ten peleton, który to właśnie miał być motorem napędowym dla Ani Mąki. Teraz Norweżka może dać siebie wszystko. Popędza tutaj trener rosyjski, wa, 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 krzycząc do swojej zawodniczki, by jeszcze dała z siebie 100%. Już nie musi się oszczędzać, nie będzie strzelania. Panie już kończą swój udział w Mistrzostwach Europy. My im dziękujemy za te zmagania. To były kapitalne zmagania, ale teraz bieg się toczy dalej. Druga zmiana i do strefy zmian właśnie wbiega już Asen Skredę. Będzie zmiana. Musi być w kadrze Polski dosyć dobrze, szybko przeprowadzona, bez żadnych gwałtownych ruchów. Już jest kolega z kadry Norwegii do zmiany. Już dostał zmianę i ruszył jako on, jako pierwszy zawodnik. Teraz drugie zmiany przeprowadziły Rosjanki, a właściwie już na Rosjan się to wszystko zmieniło. Trzecie Niemki na Niemców, czwarte Austriaczki na Austrię. No i dajesz, Ania, dajesz, będzie równa zmiana ze Szwedkami. Razem wjechaliśmy na strefę zmian i ruszaj, ruszaj Grzesiek, ruszaj, dajesz, dajesz, dajesz. My w ciebie wierzymy, pchamy, 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 żebyś przede wszystkim te pierwsze kółko dobrze pobiegł, później te tempo utrzymał, 19 sekund. No ta strata się powiększa, no ale nie ulega wątpliwości, że Norwegia jest bardzo mocna biegowo, szczególnie mężczyzn. No, obyśmy za dużo nie stracili. Odnotujmy, strefę kobiet zakończyliśmy na miejscu drugim. Natomiast na czym zakończymy, albo na jakim miejscu zakończymy strefę panów, zobaczymy. Oczywiście tutaj miejsce szóste po zmianie pań, konkretnie bowiem generalnie bardzo dobrze pobiegły, bardzo ładnie, celnie strzelały. No ale teraz Grzesiek, musisz trzymać się Szweda, nie odpuścić mu na kilometr. Masz 10 numerów niższy plastron, no bo Szwed z numerem 6, ty z numerem 16 i musisz trzymać się tego Szweda. Tam będzie zmęczenie, tam wiemy, że będzie tuż przed strzelnicą problem, będzie trzeba ten oddech ustabilizować. Polska w tym momencie na miejscu szóstym, tutaj nic się nie dzieje. Do piątych Szwedów tracimy dosłownie 0,07 sekundy, ale trzeba uważać, bo dosyć daleko odjechały kadry norweskie. Odjechali również Rosjanie, Niemcy i Austriacy. Teraz tutaj będzie walka. Ktoś z tej czwórki, żeby
mógł dać szansę Polakowi na walkę o medal, to przede wszystkim Polak musiałby wyprzedzić już jeszcze na trasie Szwedów, a następnie jeszcze, żeby liczyć się w walce o medal, liczyć także na pudło którejś z nacji wyżej usytuowanych. No i już widzimy Bjerregaard, niesamowicie silnie biegowo, mocny jest, dobrze zbudowany Norwek, jest pierwszy, on przecina punkt 13 kilometrów. Teraz następnie kto? Reprezentant Niemiec, również mocny Szmyk, Pornischew, to jest reprezentant Rosji, Oberhauser, reprezentant Austrii. I już teraz kto przetnie tą linię? Czyżbyśmy my przecięli tą linię na piątym miejscu? To będzie równiutko, równiusieńko. Jednak tak, to my takim samym czasem jak Brandt ze Szwecji. Karol Dąbrowski, Polak, można powiedzieć, startujący w litwińskich barwach na miejscu siódmym. Bardzo dobrze się trzyma. I ten Jagger, jego trzeba się bać. On jest na ósmym miejscu. Tysymbal, to jest Ukrainiec, na miejscu dziewiątym. I Montello na miejscu dziesiątym, reprezentant Włoch. To nas najbardziej interesuje w tym momencie. 13 kilometr, już inne kilometry, zmiany. W zasadzie bieg już pani przeszedł do historii. Teraz skupmy się na tym, co jest tu i teraz. Siódme okrążenie z 12:30. Siódma minuta biegu, zjazd i hopka, i Norwek ma bardzo dużą przewagę, to jest dobre 50 metrów, a później ta grupka, która goni, gonią Niemcy, gonią Rosjanie, gonią Austriacy, a później sporo, prawie 300 metrów różnicy do Szwedów i Polaków. No teoretycznie widzimy, że to jest strata bardzo duża i ta strata się powiększa, ale teraz zjazd do strzelnicy, skupmy się na tym, co będzie się działo w tym momencie na strzelaniu, pierwszym męskim strzelaniu tego dnia. Już zjeżdża Bjerregaard. On pewnie, on się nie boi. Zgięty, bardzo ofensywnie do tej strzelnicy zjeżdżający. Nie boi się upadku. Musi złapać teraz dobry oddech, rytm. Przede wszystkim trzeba ten oddech ustabilizować. Spokojny trener kadry szwedzkiej. Nie ma wiatru, nie ma kompletnie wiatru. To nie ulega wątpliwości. Teraz na pewno pomiar wskaże 0 km na godzinę. No i już Szwed gotowy. Zaczniemy od pozycji... Norweg gotowy. Zaczniemy od pozycji leżący, ja tak myślę o tych Szwedach, bo my razem wbiegamy ze Szwedami na tą strzelnicę, ale już skupmy się na tych czterech nacjach. Norwegia, Austria, Niemcy, Rosja. Kto pierwszy rozpocznie? Długo, długo. Rosjanie pierwsi rozpoczęli bardzo szybko. Wszyscy na czysto na razie. Dwa, Rosja jednak pudło. Niemcy dwa, Austria dwa. Bardzo błyskawicznie strzelają Norwegowie. 5:5 Bjerregaarda i oni ruszą w tym momencie. Austriacy tuż za nim, będą go gonić. Kto dalej skończył? Niemcy, Rosjanie również. No i patrzmy na Grzegorza Guzika. 2:2. Strzelaj Grzesiek, Szwed się myli. 4:4 Grzesiek. Jest 5:5, brawo, goń ich. Brawo, brawo Grzesiek. Masz niewielką stratę do Pornischewa na miejscu czwartym, więc jeszcze walka o medal nie jest przesądzona. Strata dosłownie 10 sekund do Rosjana na miejscu czwartym, 11 do będącego na trzecim miejscu Niemca, także jesteśmy wciąż w grze, ale pilnuj się, bo na szóstym miejscu Karol Dąbrowski, można powiedzieć w cudzysłowie twój rodak, ma do ciebie niespełna pół sekundy straty, później dopiero Włoch na miejscu siódmym, 25 sekund do liderującego Bjerregaarda, następnie Jagger, 0,4 sekundy straty do Montello, Tysbal, 31,1. No tutaj już większe straty, ale wielkie, wielkie brawa dla Grzegorza Guzika za dwie rzeczy. Po pierwsze, wyprzedziłeś Szweda. To nie ulega wątpliwości. To jest naprawdę fantastyczne, co tym razem wykonałeś, Grzesiek, a po drugie celne, czyste strzelanie. No i teraz utrzymać tempo biegowe, nie dać się wyprowadzić z równowagi, zachować to tempo spokojnie, powoli, nie śpieszyć się, mądrze rozkładać siły. Będzie jeszcze drugie strzelanie, jakże ważne, już cię tutaj Litwin dogonił, będziecie biegli we dwóch, no tutaj się rozegra, kto z was jest szybszy biegowo. Na czele Norwegia, trochę teraz uspokoiła tempo. Za nią jak cień podąża Austria, krok w krok, rach, ciach, rach, ciach. Dosłownie takim rytmem podążają Austriacy. Niemcy na miejscu trzecim, Rosjanie na miejscu czwartym. No ta walka
Tutaj się zanosi na to, że będzie o medal, ale my jeszcze wierzymy. My wierzymy, że Grzesiek Guzik nie powiedział ostatniego słowa. Punkt pomiaru czasu za tym zakrętem na 15 kilometrze. On nam wiele powie. Będziemy mądrzejsi. Biegniemy już 40 minut, ale to są sztafety. Tu będzie jeszcze sporo tego biegania. Już jesteśmy na tej prostej przed tym 15 kilometrem. 23 kilometry się biega. Teraz jesteśmy na 15 kilometrze. Jak cień podąża Austriak za Norwegiem. Norweg pierwszy. Kto będzie drugi? Austriak, rzecz jasna, ale o ile? O 800, dlatego mówię minimalnie. Następnie na miejscu trzecim Niemiec. Rosjanin na miejscu czwartym, 9,2. I teraz liczymy, ile będzie straty Grzegorza Guzika. Czy ta strata się powiększy, czy zmaleje? Tylko że tam za Grześkiem robi się peleton. No i ta strata będzie większa. To będzie 12, 13, 14. To będzie 14,1 sekundy straty do Pornszewa, czyli ta strata niestety rośnie. Będzie trzeba liczyć pudła i naprawdę dobrze biegać, ale będą emocje do samego końca, to nie ulega wątpliwości. Szkoda, że nie ma dzisiaj ze mną Piotrka, ale byśmy tutaj sprzedali we dwóch fantastyczny komentarz. Jadę jednak indywidualnie, więc sam Państwu postaram się to zrobić, ale już zjazd do tej hopki, która przeprowadzi na zakręt, a z tego zakrętu prosto zjazd do strzelnicy. Różnica Szwedów tutaj na siódmym okrążeniu była większa. Teraz trzyma się mocno biegowo, no ale mocny jest tutaj Oberhauser. To też nie ulega wątpliwości, szczególnie że Bjerregaard, a inaczej jego kadra ma jedną karną rundę na swoim koncie. Bjerregaard właśnie sam musiał dobierać, ale Oberhauser ma 0 na 0. W ogóle nic nie dobierał jego naród, nic w ogóle nawet sam nie musiał dokładać. Fantastycznie strzelają podczas tego czempionatu Austriacy. Gdyby tylko biegali jeszcze szybciej, tak na poziomie Norwegów, no to jeszcze byłyby niesamowite emocje. A teraz już wjazd na strzelnicę. Pierwsi wjeżdżają Norwegowie, drudzy Austriacy, trzeci Niemcy. Tam już są spore różnice między Austriakami a Niemcami, dobre 15 metrów, a później za Niemcami o dobre 20 Rosjanie. No ale Grzesiek musi to wykorzystać, że może tak późno wjeżdżają Niemcy, że może tak późno wjeżdżają reprezentanci Rosji. Jakby któryś z nich się pomylił, to Grzesiek byłby w tym momencie na pozycji medalowej, więc teraz wstajemy i patrzymy, bo oni również stoją tutaj. Bjerregaard, również Oberhauser, również Szmuk, również Rosjanin, więc popatrzmy. Tam już w oddali widzimy Grzegorza Guzika biegającego na strzelnicę. Trzymaj się, trzymaj się. A teraz patrzymy na strzelanie. Pudło Austriaka. Dwa trafione Norwega. Trzy trafione. Norweg bardzo szybko, celnie. Pochwaliłem Austriaków, a tutaj pudłem, ale wszyscy pudłują. Rosjanie spokojnie, ale też z pudłem. Gdzie jest Grzegorz? Dopiero teraz się ustawił na strzelanie. Strzelaj celnie i mądrze, ale także i szybko, bo Norwegowie dobierają. Przy dobieraniu popełniają błąd. Przy Austriacy również. Rosjanie mają ostatni strzał do zbicia, to oni mają szansę wyjść. Niemcy skończyli, Norwegowie skończyli, Rosjanie długo się bawią z tym ostatnim strzałem. Czekają, czekają. Ukraińcy również skończyli. Grzesiek, dwa pudła. Ajajaj, dobieraj, dobieraj i goń, 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 bo to tyle ci teraz pozostanie. Rosjanin ma problem. Austriak już skończył. Rosjanin nie może trafić tego ostatniego strzału. Broni się przed karną rundą. Litwin już skończył. Nam grozi karna runda. Grzesiek, musisz teraz wszystko zbić do końca. Rosjanin nie obronił się. Posypał się psychicznie. Grzesiek, mamy karną rundę. Mamy karną rundę. Proszę Państwa, Grzegorz Guzik strzela niecelnie po raz czwarty. Jedna tarcza pozostaje niezamknięta, a więc wraz ze Szwajcarami będziemy biegać dodatkowe 150 metrów na Tauron Arenie w Dusznikach. Ależ szkoda, bo była szansa. Ostatnie te strzelanie Grzegorza Guzika oglądaliśmy na stojąco, ale powiem Państwu szczerze, że tutaj nie dość, że wszyscy się mylili, a przecież warunki nie były tak trudne, ale teraz to się wszystko przetasowało. Dosłownie od początku zaczynamy ten sprint, ten bieg, można powiedzieć, bowiem Bjerregaard liderem, Szmyk na drugim miejscu, Tysendbal, skąd się tam wziął ten Ukrainiec, na miejscu trzecim, czwarty jest Oberhauser. No i teraz czekamy na punkt pomiaru czasu na kilometrze 17. Jeszcze Dąbrowski na miejscu 5, także Litwini jeszcze z szansami na medal, a Grzesiek Guzik dopiero na miejscu 10. Prawie minuta straty do
Norwega, ale my nie patrzymy na Norwega, my patrzymy na straty do Ukraińca. No do Ukraińca też nie jest to za wesoło. To jest 50, nawet nie, to jest 52 sekundy straty do Ukraińca. No musiałby się po prostu zdarzyć drugi taki cud jak teraz na tym strzelaniu, bo te strzelanie było po prostu kosmiczne w wykonaniu wszystkich zawodników. Ile błędów i jak bardzo pochwaliłem Austriaków za celne strzelanie podczas tego czempionatu, to oni nawet teraz wszystko to zaprzepaścili, fundując sobie trzy dobierania. Z reguły rano było tak, że nikt, można powiedzieć, nie biegał karnej rundy, poza oczywiście Norwegią. Teraz tradycja utrzymana, ale propos Austriaków, to wówczas była sytuacja taka, że oni tylko dwukrotnie dobierali w super mikście. Dziś, teraz w tym momencie dobierają trzykrotnie, tyle samo razy, ile reprezentant Czech Zemlicka na miejscu 15 w tym momencie. No, ale już mamy ten punkt pomiaru czasu na 17 kilometrze. Wkraczamy w decydującą fazę. No tutaj ty Symbal rzecz jasna będzie tracić, no bo nie jest w stanie wytrzymać tego tempa biegowego Bjerteganda. Szmyk 4,1 sekundy za Bjertegandem. Ty Symbal 9,3 na miejscu trzecim. To wiemy. I teraz Oberhauser. On będzie gonił. On wiem i zdaję sobie z tego sprawę, że tutaj tak jak i Ukrainiec nie jest pewny tego miejsca mimo tych 27 i 2 sekundy straty, dlatego że bardzo celnie i dobrze strzela przede wszystkim Austriak. Ja mimo wszystko to powiem, dlatego że naprawdę przez całą imprezę imponowali tym wyczynem. No ale teraz będzie zmiana, ostatnia zmiana. U nas na trasę wyruszy Andrzej Nędza Kubiniec. No i co będziesz musiał robić, Andrzeju? Ileż to ja razy powiedziałem imię Grzegorz, tak pewnie tyle samo razy powiem imię Andrzej na trasie, jak będziemy tutaj czekać na strzelanie. Będziemy widzieć, że jest jakaś walka. Grzegorz ładnie nawiązywał walkę biegową, ładnie biegł, ładnie ciągnął to wszystko, no ale te ostatnie strzelanie i nie obronił się nawet przed karną rundą. Teraz Norweg daje z siebie 100%, zjeżdża już do stadionu, zanim Niemiec też już ułożył narty w swoje tory. Następnie Ukrainiec, czyli ta pierwsza trójka, będą zmiany. Już zjeżdżamy nie na strzelnicę właśnie, a do strefy zmian. I rusza za moment trzecia zmiana. Rozpocznie ją, oczywiście trzecia na czwartą, ostatnia zmiana tego dnia, ostatnia zmiana tych mistrzostw Europy, ostatni akord mistrzostw Europy w Dusznikach Zdrój na Tauron Arenie. Już rusza Siverty, Guttom Bakken. Bakken, on jest szalenie groźny. Jeżeli nic się tutaj nie wydarzy, to no, zostaną Norwegowie mistrzami Europy. Ale uważajmy, bo teraz Filip Navrat, on ruszy właśnie z Niemiec. Ruszył już. Teraz Artem Pryma, także król Tauron Areny z tego wczorajszego biegu pościgowego. Artem Pryma, mistrz Europy świeżo upieczony, będzie gonił Navrata i Bakkena. Kolejne zmiany dokonali już ją Litwini, dokonali Austriacy i dokonali również Włosi. Genezę słowa Włosi to Piotrek przedstawił wam dzisiaj rano, także nie będę tego powielać. Zapraszamy jak coś do odsłuchu i tam sobie państwo usłyszą lekcję historii z Piotrkiem, ale tutaj już jesteśmy na trasie, już mamy o czym mówić. Kolejna zmiana. Teraz Szwedzi. Czekamy, gdzie jest Grzegorz Guzik. No, powinien już się nam pokazywać, chociaż znowu Szwedzi nas wyprzedzili. Rosjanie dopiero na miejscu 8. To jest ich tragedia. To jest po prostu rosyjski dramat. Byli w pewnym momencie nawet na miejscu 2, tylko po to, by spaść na miejsce 8 z minutową stratą. No i jest Grzesiek Guzik na stadionie. Już jest do strefy zmian. Właśnie w tym momencie przekazuje w cudzysłowie pałeczkę Andrzejowi Nędzowi Kubińcowi, a ten ruszył i to z wielką werwą, energią, jeszcze w pogoń za kimkolwiek, no bo ciężko tutaj jest cokolwiek wyrokować. No do Rosji mamy straty 13 sekund, do Szwecji blisko 20, no do pozycji medalowej nawet można powiedzieć 50, no ale już do samych właśnie Norwegów niesamowicie biegających prawie minutę 14, także jest walka tam na szczycie. Tutaj Polska już się nie liczy. No tutaj trzeba sobie jasno o tym powiedzieć. Polska w grze o medal się nie liczy. No ale najważniejsze jest to, aby się dobrze zaprezentować, aby zatrzeć tą kompromitację z rana. Nawet nie będę z szacunku dla naszych zawodników i zawodniczek przytaczał miejsca, jakie zajęliśmy rano, bo to była po prostu wstyd i kompromitacja. No ale teraz
będzie, myślę, znacznie lepiej. Na pewno będzie znacznie lepiej, chociażby nie wiadomo, co by się działo. Teraz Bakken już jest. I ile on zostawia za plecami Filipa Navrata? 10. okrążenie. 50. minuta tego biegu. 10 sekund, równo 10 sekund. Filip Navrat jest na miejscu drugim. 22, 3, 24 sekundy, nie, 25, aż 25 i 5 sekundy. Tyle Artem Pryma traci do Bakkena, ale Bakken będzie odskakiwać. Przecież Filip Navrat również świetnie biega na nartach, ale tutaj Pryma, a za nim o kolejne sekundy czekamy na ten pomiar. Już jest Austriak Oberhauser, 42 sekundy straty do Bakkena. Traci rzecz jasna Jakob Stroglia na miejscu 5, 43 również. Braunhofer na miejscu 6, 43 i 7, czyli ta trójka jeszcze może się napędzać. To jest tak zwana trójka rezerwowych. Gdyby ktoś na górze się pomylił, gdyby ktoś odbył karną rundę, to ktoś z tej trójki wskoczy na pozycję medalową. Stefansson na miejscu 7, minuta straty. Kalili, ten, który w biegu na 20 km, w biegu indywidualnym, był jedynym zawodnikiem, który trafił na czysto. Jest Andrzej Nędza-Kubiniec na miejscu 9, ale ta strata rośnie. Minuta 26 sekund i 7 setnych. No to nie jest dobry prognostyk, ale mimo wszystko bronimy się przed buchhalterem, czyli reprezentantem Szwajcarii. Już jesteśmy na tym zakręcie. Zakręt pokonuje Ukrainiec, a to oznacza, że do strzelnicy dojeżdża właśnie niesamowicie szybko biegający Bakken. No i teraz tak, sprawa bardzo prosta. Jeżeli Norweg strzeli na czysto w tym siódmym strzelaniu, a Niemiec i Ukrainiec się pomylą, będziemy znali nowego mistrza Europy na 90%, bo na 100% dowiemy się po tym kolejnym strzelaniu. Myślę, że katastrofy nie będzie. Ostatnia pozycja leżąc na tych mistrzostwach Europy. Bakken już położył się, spogląda, nie zakrywa oka. Większość zawodników właśnie zakrywa oko, ale on sobie pozostawił wolno, więc ruszamy. Bakken raz, Bakken dwa, Bakken trzy. Bakken 4, pięknie, szybko, celnie, Bakken 5 na 5 i Norwegowie na 90% mistrzami Europy w Tauron Arenie, ale poczekajmy, bo jeszcze Niemiec, Filip Navrat, szybko, celnie, 4 na 4, pudło, pudło, a więc Ukrainiec może już tylko gonić Norwega, chyba że szybko jeszcze się uwinie z tym, ale Ukrainiec nawet nie rozpoczął, albo nie gasną te tarcze, nie wiadomo dlaczego, chociaż długo już tam leżał Ukrainiec, Niemiec skończył z jednym pudłem, bardzo szybko Artem Pryma strzela niczym mistrz Europy, ale za szybko, bowiem na ostatnim strzale jedno jedyne pudło i będzie musiał dobierać. Obronił się, a więc jeszcze pozostanie wszystko po staremu. Ale proszę zwrócić uwagę, Bakken traci do Navrat traci do Bakena 17,9 sekundy. Artem Pryma 36 sekund straty do Bakena, ale tam za nim ruszają Austriacy również, którzy strzelili teraz na czysto. Braunhofer również na czysto, czyli tak z tej trójki. Myli się Szwed, ale Litwin strzelił pięknie na czysto z lekkim dobieraniem. No i jest Andrzej Nędza-Kubiniec na strzelnicy, także spoglądamy już. Na razie nie rozpoczął jeszcze, dlatego patrzymy na Rosjanina. Rosjanin szybciutko, 3 na 3, 4 na 4. No zacznij w końcu, Andrzeju, prosimy cię. Za długo Rosjanin zdążył skończyć strzelanie. Jest na czysto Rosjanin. No i Andrzej, 2 na 2, 3 na 3. On dobrze strzela, więc ajeju, po co to powiedziałem? Jednak dwa pudła Andrzeja Nędzy Kubińca musi dobierać. Spokojnie, ma trzy strzały dobierane. Obronić się przed karną rundą. Jest jeden zestrzelony. I zestrzeli także drugi. Jest, i jest, i jest, i jest obronienie przed karną rundą, więc ruszamy na trasę z powrotem jeszcze przed, można powiedzieć, nacją szwajcarską. No ale ta strata do Rosjan będzie jednak mimo wszystko duża, bo Rosjanin zdążył zakończyć strzelanie, a Andrzej dopiero rozpoczął. I to też niestety z jednym pudłem. Ostatnie okrążenie, po nim będzie już ostatnie, ósme strzelanie. Więc tak naprawdę na tym ósmym strzelaniu jeszcze się rozegra, chociaż Norweg ma już tutaj prawie 200-metrową przewagę, ma ogromną przewagę nad Niemcem, nad Filipem Navratem. Bakken już na 21 kilometrze, już dojeżdża do tego punktu pomiaru czasu.
Chociaż jakby Niemiec pracował mocniej, Bakken oszczędza siły, ale nie, to jest tylko skrót kamery. Teraz dowiemy się, ile rzeczywiście traci, bo już Bakken przyjechał. 5, odliczamy, chociaż to byłoby długo odliczać, ile Niemcowi zajmie dojechanie do tej kreski. Już ma 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17,4 sekundy. Tyle traci Filip Nawrat, czyli spokojnie można powiedzieć, różnica jednej karnej rundy. Gdyby Norweg strzelił jedną, nawet właśnie karną rundę, nie nawet dobieranie, tylko jedną karną rundę, to i tak by się obronił, ale minimalnie przed Niemcem. Artem Pryma już traci więcej, ale on chyba słabnie, bowiem ta różnica między nim a Włochem maleje. 41,2 sekundy Prymy. To jest strata do Bakena, rzecz jasna. A ile ma przewagi nad Włochem? Ale Włoch pracuje ciężko, ale go znosi do prawej strony. Ale musiał teraz tutaj naprawdę korygować, bo prawie by go zrzuciło z trasy. 54,9, 56,3. Jakob, oni się teraz we dwóch będą napędzać. Brawo, na szóstym miejscu Litwini. Strata minuta i 5 sekund. Naprawdę pięknie dzisiaj biegają Litwini. Nie pokazali tego rano, zajęli dopiero 10. miejsce, ale teraz sztafeta 4x6 po prostu im wychodzi. No i Rosjanin na miejscu 7. Będziemy czekać na Szweda, będziemy czekać również na reprezentanta Polski, Kalili. Już minuta 27,4 straty do Bakkena. Oczywiście tutaj w grze pozostały tylko 3 nacje. Jeszcze tak próbujemy sobie podgrzać te emocje, chociaż powoli wszystko nam się klaruje. Więc te ostatnie strzelanie, czy ono coś nam przyniesie, czy ono coś nam tutaj powie. Bakken spokojnie wjeżdża na strzelnicę. Chorągiewki się tutaj lekko powiewają, ale on już zdejmuje okulary, on już jest gotowy do wjechania na swoją pozycję. Ostatnie strzelanie tych mistrzostw świata. Jego koleżanka z kadry na naszych ekranach. Trener norweski wpatrzony w lunetę. Pozycja stojąc, karabin gotowy, oko niezakryte i rozpoczynamy. Czy to strzelanie po mistrzostwo Europy? Raz. Dwa. Pięknie strzela. Trzy. Cztery. I ostatni strzał 5 na 5. Norwegia mistrzem Europy w biegu sztafetowym 4 razy 6 km. Fantastycznie strzelał na tej ostatniej zmianie Bakken. A mimo że przecież Norwegowie mają już na swoim koncie karną rundę, tak od czasu zmiany na sztafetę męską po prostu nie popełnili praktycznie żadnego rażącego błędu na strzelnicy. Teraz Niemiec. Jakby mu się skończyły naboje przed tym ostatnim piątym strzałem. Oczywiście to jest strata czasu, ale i tak już nieważne, dlatego że 25 ponad. On dopiero wyjeżdża ze strzelnicy, to będzie około 29 sekund straty, nawet 31 dokładnie Filipa Navrata. Pół minuty to jest nie do odrobienia w biegu przy tak świetnie biegającym Bakkenie. Pryma skończył, Pryma będzie srebrnym brązowym medalistą. Navrat będzie srebrny, tak to się wszystko rozegra. No cud musiałby się teraz rozegrać na jakąkolwiek ze stron, aby Pryma skończył ze srebrem albo Nawrat z brązem. No to jest praktycznie niemożliwe. Wszystko jest już jasne. Austriacy na czysto. Oni będą się rzucać teraz w pogoń. Oni rzucą wszystko na szale, ale myślę, że wraz z Litwinami i Włochami, którzy już skończyli, nie będą w stanie dogonić żadnej pozycji medalowej. Jakob czwarty, Braunhofer na miejscu 5, Strolia na miejscu 6. Tak to wygląda, ale bardzo energicznie ruszyli z tej strzelnicy. Teraz Rosja. 2, 3, zaraz się przekonamy. 4. Już nam realizator zabrał tutaj te strzelanie, więc się nie dowiemy z punktu pomiaru czasu. Dopiero po 8 strzelaniu Państwu powiemy, ale dużo dobierań. Generalnie bardzo dużo dobierań. Jest 10 łącznie dobierań w przypadku Rosjan. 10 jest także w przypadku Ukraińców. 10 w przypadku Włochów, czyli ci, którzy strzelają najcelniej. Jakob na miejscu 3 ma o 7 dobierań mniej niż będący w tym momencie na pozycji medalowej. I bądź co bądź z brązowym medalem, jeśli nie przy
przydarzy się tutaj żadna katastrofa, nie przyjdzie kataklizm na te piękne duszniki, arena, piękna pogoda, cudowne słoneczko. Sam też mieszkam na Dolnym Śląsku i Państwu muszę powiedzieć, że mam identyczną pogodę jak tam w dusznikach. Kto jest w Lubaniu, ten wie. Natomiast piękne te lasy, fantastyczne, szczęśliwe, no i Norwegowie odbiją sobie to, czego nie zdołali zdobyć przez te całe mistrzostwa, czyli zdobędą w końcu upragniony złoty medal, ale jak najbardziej zasłużenie, ta przewaga będzie rosnąć. Nawet ze zakrętu nie wychodzi jeszcze nawrat, a i tak Bakken mknie już po te złoto. Na 25 kilometrze pomiar czasu wskazuje różnicę między Norwegiem. Niemiec tam jeszcze nie dojechał, teraz dopiero wyjechał zza zakrętu, odpycha się mocno kijkami. Może trochę ta strata jednak zmaleć, ale to tylko dlatego, że Norweg jeszcze się trochę cieszył, pokazując coś do swoich koleżanek z kadry, ale zmalała o zaledwie 7 setnych, bo to jest wciąż ponad 30 sekund przewagi Niemca, a tam Artem Pryma widzi go. Drodzy słuchacze, to jest dobry, można powiedzieć, myk psychologiczny, bo jeżeli widzi się swojego konkurenta, swojego oponenta, to zawsze jest lepiej gonić. Zawsze jest taka dodatkowa motywacja, muszę go złapać. Tutaj biegną jeszcze Ukrainki, biegną jeszcze trenerzy ukraińscy, goniąc go, hop, 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 go wołając, żeby jeszcze dawał. Konkretnie wa, wa, wa. No ale tutaj myślę, że tego brązowego medalu nikt mu już nie zabierze. Na pewno złota nie zabierze nikt Bakkenowi. Na pewno Bakken i kadra norweska będzie złotym medalistą. Oni to w końcu zdobędą. Oni przyjechali tutaj udowodnić swoją dominację i teraz w końcu zasłużenie po godzinie biegu, bo mamy już równo godzinę biegu, nawet zaraz będzie jeszcze minuta, 12 okrążenie, właśnie kończy to Bakken. Już zjazd do stadionu, już tylko i wyłącznie zostanie jeden, jedyny zakręt do pokonania i później ten najprzyjemniejszy moment. Ostatnia prosta, króciutka ostatnia prosta na Duszniki Arena. Już do niej zjeżdża, wybrał sobie ten skrajny tor. Jeszcze odpycha się kijkami, rach, ciach, ciach, ciach. Ale wie, że nikt mu już nie grozi, że nikogo nie ma. Podniósł ręce ku radości. Norwegia mistrzem Europy w biegu 4x6 km w Tauron Arenie w Dusznikach. Podbiegli tutaj koledzy z reprezentacji, podbiegły współzawodniczki tak samo z jednej sztafety. Cieszą się, mają powody, zdobywają upragniony złoty medal, a teraz patrzymy na to, kto wyłoni się z tego z zakrętu. Czy to będzie Filip Nawrat? Tak jest, zawodnik z numerem 3. Filip Nawrat. On będzie srebrnym medalistą. On ze stratą 30 sekund i 7 setnych zajmie drugie miejsce. No a teraz bardzo pasjonująca walka, bo tam słabnął cały czas Artem Pryma, ale mam nadzieję i myślę, że się obroni ten mistrz Europy z wczorajszego dnia. Już widzimy, jest już na tej ostatniej prostej Artem Pryma, on zostanie brązowym medalistą. Najgorsze dla sportowca miejsce czwarte przypadnie, a proszę Litwinom, ależ on się cieszy, no proszę Państwa, no to jest niebywały sukces dla reprezentacji Litwy. No jestem, szczerze muszę przyznać, pod wrażeniem. Czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy, bądź co, bądź to są przecież Litwini. Ale teraz pasjonująca walka o miejsce piąte. Włoch czy Austriak? Włoch czy Austriak? Włoch czy Austriak? I będzie fotokomórka, bo wiemy, ciężko jest określić. Nawet nieuzbrojone oko nie jest w stanie powiedzieć, kto tutaj był pierwszy. Moim zdaniem pierwszy był chyba mimo wszystko Włoch, a teraz pamiątkowe zdjęcie z symbolicznym, rzecz jasna, numerem 1 na plastronie, pokazują, że my jesteśmy mistrzami, no ale mają ku temu powody, mogą sobie teraz rozluźnić się, przygotować się, a trenerzy wyselekcjonować nawet skład na Mistrzostwa Świata w Pokljuce, które dla Państwa będziemy relacjonować na antenie Radia Gol. Tymczasem kolejni dobiegają już do mety. Rosjanin, minuta straty 50 sekund. No i czekamy na kolejne nacje. Tak patrzymy na to, kto ma karne rundy. Karne rundy ma Norwegia, karne rundy ma również Rosja. No i dobiegają Szwedzi na miejscu 8. Dobiegają także tam już z tyłu Polacy. Czyli tak, Szwedzi po kolei. Szwedzi, później wbiegli Mołdawianie, Szwajcarzy i na miejscu 11 Polacy. Dobry występ. Pokazaliśmy, że jesteśmy taką nacją typu miejsca 7,
15. Zaprezentowaliśmy się całkiem dobrze. Generalnie po biegu pań byliśmy na miejscu 6. Ostatecznie kończymy na miejscu 11. No i zacieramy, myślę, plamę tej, można powiedzieć, katastrofy z ranka, kiedy to była po prostu dramatyczna sytuacja. No ale teraz na 12. miejscu dobiegają Francuzi. Dwie karne rundy. Oni się posypali całkowicie. To było po prostu coś, czego się nie można było nawet po nich spodziewać. No ale takie są fakty i taka jest rzeczywistość. Francja dopiero na 12. miejscu. Czekamy jeszcze na kolejne nacje. Czechy na miejscu 13. Będziemy musieli chwilę poczekać. Tutaj już nie dokończą swojego biegu Łotysze, nie dokończą swojego biegu oczywiście Kazachowie, nie dokończą swojego biegu rzecz jasna także Słowacy. Oni już swój udział zakończyli. Czekamy na kolejne nacje, które pojawią się na mecie. Jest Słowenia na miejscu 14, Estonia na miejscu 15 z 3 karnymi rundami. No i możemy pewnie podsumować te mistrzostwa Europy. Przede wszystkim na samym wstępie złoty medal Moniki Chojnisz. Później, wczoraj, na po prostu szalonym biegu złoty medal zdobywa Kamila Żuk. Dziś mamy dwie różne rzeczy. Na początek rano kompromitacja, teraz bardzo ładny bieg. Tamten bieg sobie już podsumowaliśmy, nie będziemy do niego wracać. Teraz bardzo dobra postawa kobiet. Naprawdę bardzo dobrze pociągnęły to i Kinga Zbylut, i Anna Mąka. To było coś, co czego oczekujemy na Mistrzostwach Świata, które już niedługo właśnie w słoweńskiej Pokljuce. Bardzo ładnie po ich biegu byliśmy na miejscu 6. Celne strzelanie, o ile Anna Mąka dwukrotnie strzeliła bardzo celnie, tak jednak można powiedzieć, że trochę Kinga Zbylut na tym drugim swoim strzelaniu w postawie stojąc miała problem. No ale przechodzimy teraz do panów. Panowie mieli za zadanie tylko i wyłącznie dowieść ten rezultat i wytrzymać. Wytrzymali, bardzo ładnie się zaprezentowali. Jesteśmy na miejscu 11. Grzesiek Guzik miał nawet szansę i taką stricte rywalizację o medal, można to tak nazwać, no bo jak można nazwać zawodnika na 5. miejscu w pewnym momencie, gdzie mógł walczyć o ten medal, no ale niestety strzelanie pogrążyło, oddał pałeczkę Andrzejowi Nędzowi Kubińcowi, ten strzelał bardzo dobrze i ostatecznie dojechaliśmy na miejscu 11. Tak oto kończą się Mistrzostwa Europy w dusznikach. Myślę, że bardzo fajny czempionat, po 4 latach wraca na polską ziemię i nie tylko tutaj w dusznikach, ale także za niedługo, myślę, pojawią się takie inicjatywy w Jakuszycach, gdzie buduje się nowe centrum biatlonowe, także będzie się jeszcze na naszym terenie w biatlonie działo, a my z wielkimi emocjami oczekujemy na Mistrzostwa Świata, oczywiście w słoweńskiej Pokljuce, chociaż dostajemy także informację, że znany jest już skład na te Mistrzostwa Świata, tak jest. Michael Greiss podał skład. Na Mistrzostwa Świata do Pokljuki pojadą Monika Chojnisz-Staręga, Kinga Zbylut, Kamila Żuk, Anna Mąka oraz Joanna Jakieła. To jest oczywiście skład żeński. Natomiast na skład męski jeszcze chwilę poczekamy. Tutaj trener musi usiąść z kartką papieru i z pomysłem na tą kadrę i dopiero podjąć decyzję, co dalej. Ja tymczasem dziękuję Państwu za dziś. To była przyjemność dla Państwa relacjonować te zmagania. Od wczoraj wraz z Piotrkiem pracowaliśmy przy tym. Dziś kończyłem oczywiście indywidualnie z nami w studiu przed oczywiście transmisjami i również po transmisji. Dzisiaj studia popołudniowego nie ma. Była z nami Aleksandra Konieczna w takim oto trzyosobowym składzie. Dziękujemy bardzo za te Mistrzostwa Europy. Do usłyszenia.